Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Ojciec Święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański zwrócił się bezpośrednio do Władimira Putina, aby zatrzymał spiralę przemocy i śmierci. Pytał, ile krwi musi jeszcze popłynąć, byśmy zrozumieli, że wojna nigdy nie jest rozwiązaniem. Ojciec Święty Franciszek wyjaśnił wiernym, że przebieg wojny na Ukrainie stał się tak poważny i wyniszczający, że budzi ogromny niepokój. Dlatego właśnie papież postanowił poświęcić całe rozważania przed modlitwą Anioł Pański o okrucieństwu wojny. Zaznaczył, że ta niewyobrażalna rana ludzkości, zamiast się zabliźnić, dalej krwawi, coraz bardziej grozi też powiększeniem się. Ojciec Święty wyraził głęboki smutek rzekami krwi i łez przelanych w minionych miesiącach. Ubolewał z powodu tysięcy ofiar, zwłaszcza wśród dzieci. Pewne działania nigdy nie mogą być usprawiedliwione. Nigdy. Bolesne jest to, że świat uczy się geografii Ukrainy poprzez takie nazwy jak Bucza, Irpień, Mariupol, Izium, Zaporoże i inne miejscowości, które stały się miejscami nieopisanych cierpień i strachu. Ojciec Święty absurdalnym nazwał sytuację, w której ludzkość ponownie staje w obliczu zagrożenia atomowego. Ponowił swój apel o natychmiastowe zawieszenie broni. Pytał, ile krwi musi jeszcze popłynąć, abyśmy zrozumieli, że wojna nigdy nie jest rozwiązaniem, lecz jedynie zniszczeniem. Niech ucichnie broń i niech nastąpi poszukiwanie warunków do rozpoczęcia negocjacji, które mogłyby doprowadzić do rozwiązań nie narzuconych siłą, lecz uzgodnionych, sprawiedliwych i stabilnych. A będą one takimi, jeśli będą oparte na poszanowaniu świętej wartości życia ludzkiego, a także suwerenności i integralności terytorialnej każdego kraju oraz praw mniejszości i uzasadnionych obaw. Papież Franciszek zwrócił się bezpośrednio do Władimira Putina. Mój apel kieruję przede wszystkim do prezydenta Federacji Rosyjskiej, błagając go o zatrzymanie spirali przemocy i śmierci, także z miłości do jego narodu. Ojciec Święty skierował też słowa do prezydenta Ukrainy, którego poprosił o otwartość na poważne propozycje pokojowe. Nie ustają prześladowania katolików w Nikaragui. Prezydent kraju Daniel Ortega nazwał Kościół katolicki dyktaturą i tyranią. W ostatnich 4 latach w Nikaragui doszło do co najmniej 200 profanacji i ataków na miejsca kultu. Dane mogą być jednak zaniżone, ponieważ księża nie zgłaszają wszystkich przypadków. Władze kraju systemowo walczą z Kościołem katolickim, ograniczają wiernym możliwość uczestnictwa w nabożeństwach. Policja zakazała m.in. organizacji procesji w stolicy 15 sierpnia w święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół podniósł głos w imieniu ludzi przeciwko niektórym postawom rządu w tym kraju, ponieważ Kościół jest po stronie ludzi, rząd atakuje go, próbując go uciszyć. Kościół katolicki w Nikaragui wzywa m.in. do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych śmierci ponad 360 osób, które uczestniczyły w protestach przeciwko korupcji, biedzie i nepotyzmowi. Wystąpienia miały miejsce w 2018 roku. Świątynie i parafie przyjmowały rannych i potrzebujących. Kościół katolicki był też gotowy pełnić rolę mediatora. Prezydent kraju Daniel Ortega nazywa Kościół dyktaturą i tyranią. Instytucja taka jak Kościół katolicki wykorzystuje swoich biskupów tutaj w Nikaragui do dokonania zamachu stanu. Od kiedy to księża dokonują zamachów stanu? Od kiedy mają prawo mówić o demokracji? Kto wybiera księży? Władze kraju wydaliły nuncjusza apostolskiego, wielu księży i zakon misjonarek miłości. Siostry zakonne musiały zostawić chorych i potrzebujących, którymi się opiekowały. Duszpasterze, którzy nadal posługują wśród wiernych, są prześladowani i więzieni. W areszcie domowym zamknięto księdza biskupa Rolanda Alvareza, ordynariusza diecezji Matagalpa. Musimy pamiętać o tym, że takie reżimy, jak chociażby czy rząd w Chinach, czy to, co mamy do czynienia w Nikaragui, czy w wielu innych rejonach, gdzie komuniści są przy władzy, rząd nie
nie chce słuchać upomnień, a Kościół musi się upominać o tych najsłabszych, o tych bezbronnych i każde tego typu upomnienie się o prawdę, o sprawiedliwość będzie traktowane jako mieszanie się Kościoła do polityki. Wskazuje ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W Nikaragui zamknięto również katolickie rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne. Rząd chce zagwarantować rolnikom zamrożenie ceny prądu do 3000 kWh oraz kieruje w ich stronę 600 tysięcy ton węgla. Potrzeby są jednak dużo większe, zwłaszcza wśród hodowców i sadowników. Nie tylko ceny nawozów, dają się gospodarzom mocno we znaki. Sierpień, rekordowa inflacja przekracza 16%. Wrzesień, kolejny wzrost. Wskaźnik jest najwyższy od lat i osiągnął 17,2%. Ta stopa inflacji, ta jedna, jaką podaje zwykle podają media, oczywiście nie jest równomiernie rozłożona, jeśli chodzi o dolegliwość inflacji. Jak wyjaśnia ekonomista Grzegorz Piątkowski, jedni odczują inflację mocniej, inni mniej. Szczegółowe sierpniowe dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że najsilniej wzrost cen uderza w gospodarstwa domowe rolników. W tej grupie społecznej wskaźnik przekroczył 21%. Dzisiaj każda pomoc jest na wagę złota. Mówi ekonomista Paweł Dołkowski i wyjaśnia, że rolnikom towarzyszą ogromne obawy o przyszłość. Gospodarstwa już odczuły ogromne podwyżki cen nawozów, a przecież drożeje też prąd. Zamrożenie ceny dla rolników do 3000 kWh rocznie to pomoc. Jedni skorzystają na niej bardziej, drudzy mniej, ale są branże, że to kropla w morzu potrzeb. Wyjaśnię dlaczego nie można dużo więcej, dlatego że wtedy by to była pomoc w rolnictwie i znowu wchodzimy w niedozwoloną pomoc publiczną. Polska według wicepremiera Henryka Kowalczyka jest tutaj związana przepisami unijnymi. Limit 3000 kWh rocznie to niewiele, gdy weźmiemy pod uwagę potrzeby hodowców czy sadowników. O to, jak dużo prądu potrzeba w gospodarstwie, zapytaliśmy pana Mirosława z miejscowości Podole koło Lublina. Bardzo dużo chłodnia pochłania prądu. Zużywamy około 30 kW rocznie. 30 tysięcy kWh rocznie i za 27 tysięcy kWh trzeba będzie zapłacić już po wyższej cenie. Pan Mirosław przez gradobicie, jakie dotknęło jego sady, będzie musiał sprzedać większość swoich jabłek na przemysł. Ale ci, którzy uniknęli złej pogody, też nie wiedzą, czy przechowanie owoców w ogóle im się opłaci i czy koszty, jakie poniosą, zwrócą się przy sprzedaży za kilka miesięcy. To jest dylemat, przed którym stoją sadownicy w tej chwili i Ministerstwo Rolnictwa również ten temat musi bardzo szybko starać się rozwiązać. Zauważa przewodniczący prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Trudną sytuację sadowników potęguje brak rąk do pracy. Ci, którzy chcą pracować, oczekują wyższych pensji. A przecież i tutaj wykorzystywane są środki ochrony roślin czy paliwo. Ceny prądu to dziś obok cen nawozów główny problem całej branży rolnej. I kurniki, i chlewnie, i obory, tudzież magazyny, które też są pobudowane przez rolników. To wszystko wymaga chłodzenia, to wszystko wymaga ogrzewania, to wszystko wymaga wentylacji. Ale w rolnictwie potrzebny jest też węgiel przy produkcji pomidorów, papryki i ogórka, zauważa ekspert do spraw rolnictwa Marek Wojciechowski. Węgiel potrzebują szczególnie ci, którzy prowadzą swoją produkcję pod szklarniami czy też pod foliami. Tutaj jest reakcja rządu, uzgodniona między wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem i wicepremierem Jackiem Sasinem. Poleciłem polskiej grupie górniczej skierowanie 600 tysięcy ton węgla dla polskich rolników. Powinno to wystarczyć szklarniom na sezon, a przynajmniej na jego rozpoczęcie. Takie stanowisko zajął przewodniczący prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Potrzeba węgla wiąże się tutaj ze zmianą nawyków żywieniowych Polaków, którzy oczekują, że papryka, ogórki i pomidory będą dostępne przez cały rok. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński ogłosił, że rząd zamieni 14. emeryturę w coroczne świadczenie. Obóz rządzący w swojej polityce solidarności ogromnie dużo miejsca poświęca emerytom. Nie zmienia się to także w sytuacji wysokiej inflacji. Osoby starsze pobierają już emeryturę bez podatku. Wobec wzrostu cen nie zrezygnowano też z wypłaty ani 13, ani 14 emerytury. 14 w tym roku wypłacono we wrześniu. Łącznie dodatkowe środki sięgające blisko 11,5 miliarda złotych trafiły do 9 milionów osób. 14 chcemy zmienić. Trwałe świadczenie, nie takie jednoroczne, jak było początkowo planowane, tylko trwałe.
Co roku będzie 14. Taka deklaracja padła z ust prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego w Kołobrzegu. W przypadku 14 emerytury pełne świadczenie wynosi 1218 zł na rękę. Korzystały na nim osoby, których comiesięczna emerytura nie przekraczała 2900 zł brutto. Powyżej tego limitu obowiązywała do tej pory zasada złotówka za złotówkę. Wobec wysokiej inflacji seniorzy czekają też na marcową waloryzację. Będzie bardzo wysoka. Świadczenia emerytów i rencistów wzrosną o około 14%. Wynika z wyliczeń resortu rodziny i polityki społecznej. I to wszystkie informacje na teraz. Życzę Państwu dobrego niedzielnego popołudnia i do zobaczenia.